i tam może być. Tak, Monika, weź palmę. W dniu dzisiejszym gromadzimy się, aby całym Kościołem rozpocząć obchód misterium paschalnego. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Wspominając to zbawcze wydarzenie, z głęboką wiarą i pobożnością pójdźmy za Panem, aby uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu. Nastąpi teraz obrzęd poświęcenia palm. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, uświęć te gałązki swoim błogosławieństwem i spraw, abyśmy idąc za rością za Chrystusem Królem, mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Ruszył naprzeciw, zążając do Jerozolimy. Gdy przyszedł pobliże Betfagi i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród swoich uczniów, mówiąc: idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej znajdziecie ośle wiązane, którego nikt jeszcze nie rozsiadał. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby ktoś z was pytał, dlaczego odwiązujecie, tak powiecie: Pan go potrzebuje. Wyzwani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązali ośle, zapytali ich właściciele: czemu odwiązujecie ośle? Odpowiedzieli: Pan go potrzebuje. I przychodzili do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze, zbliżał się już do zbocza Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli, i wołali głośno: błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie, pokój w niebie i chwała na wysokości. Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom. Odrzekł: powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą. Oto słowo Pańskie. Wołając i mówiąc: Hosanna na wysokości, Hosanna na wysokości. Thank you.
będziemy rozważali, a jaki jest nasz stosunek do Najświętszego Sakramentu. Pan Jezus czekał cierpliwie i patrzył smutnym wzrokiem za tymi, którzy odchodzą. Może Pan Jezus się nigdy nie bardzo dziwił, bo nie mógł ich zrozumieć. A Pan Jezus do nich uczniów, co pozostali, powiedział te słowa, które są zapisane w Ewangelii. Wy też odejść chcecie? A Piotr odezwał się pierwszy i powiedział: Panie, myśmy w Ciebie uwierzyli. Jak uwierzyliśmy w Ciebie, to wierzymy i w dom. I my pozostaniemy. I Pan Jezus nie odwołał tych słów. I co więcej, Pan Jezus się wcale nie mylił. Taka się stała rzeczywistość dla Żydów w owych czasach nie do zrozumienia. A my z tą rzeczywistością dzisiaj mamy błąda. To prawda, co powiedział Jezus, że ludzie będą jeść Jego ciało, że będą pili Jego krew. I to jest prawda, że Pan Jezus pod postaciami chleba i wina. No, to jak to jest? A no jest Pan Jezus. Gdzie? Pod postaciami. To znaczy jak? No tak jakby powiedzieć, że tam jest w tym miejscu Pan Jezus kielichu, a te postacie to jakby zasłona. Można by tak zrozumieć. Przecież no to jak? Tu i w Bychawie, i w Lublinie, i w Pszczonowie, wszędzie wystarczy tak, bo Bóg jest nieogarnięty. Bóg jest nieskończony. Gdyby tylko w jednym miejscu na świecie, to by ludzie na kolanach ćwiczyli i odprawiali. A tak, co? W każdej wiosce teraz, bo w każdej wiosce już jest świątynia. O krok od Twojego domu jest On, który pozostał pod postaciami chleba, aż do wyłączenia się. Ale wiecie, chociaż dzisiaj tego nikt nie reaguje, tej prawdy, to jednak były czasy w średniowieczu, że ludzie zaczęli głosić inną naukę. Zaczęto negować prawdziwą obecność Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. To były tak zwane czasy reformacji. No i wtedy trzeba było, aby Kościół jakoś określił to prawdę. Jak to właściwie jest? Czy tak, jak głosił Luter, że to tylko taki symbol? Czy to jest tak, że tak jest naprawdę? Wtedy Ojciec Święty, ówczesny papież, zwołał biskupów tamtych czasów na sąd, na obrady, do trydentu. Ale że nie szczęściło się i wojny były, i zarazy, to ten sąd trwał kilkanaście lat, przerwano, przenoszono z miasta do miasta, ale w końcu skończył się ten sąd. I wtedy na tym soborze trydenckim Kościół Święty określił wyraźnie, jaka jest prawda co do obecności realnej Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Chcemy złożyć dzięki Bogu za dar rekolekcji, za łaskę rodzinę Bóg w sakramencie pojednania, że staliśmy się przez tę spowiedź przyjaciółmi Boga. I Bóg posłużył się jako narzędzie naszym drogim księdzem Kazimierzem, który przybył tego oczu na Zarzewa, aby tu głosić Boże Słowo, by w formie przystępnej, pobawie przypadaniu życia, prawdy Boże nam przedstawiać, wierzę nas umożliwiać za tę pracę dusznasercką, tę posługę, którym w swoim własnym Panie chcę złożyć księdze najbiorąc serdecznie, zapłać. I myślę, że w Radę Mniejszości będzie nasza modlitwa, Panie Panie Modlitwie, by Bóg pokazał dalsze go pracy pracowskiej na Bożym Parkwiarni, a także pracy misjonarskiej na Nigdzie misjonarskiej. Powstanie teraz pozwolenie Bóg zabrać trzykrotnie. Bóg zabrać! Bóg zabrać! Bóg zabrać! A teraz mieli dzieci, wszystkich obecnych w świątyni, nasze małe joki złożą w sercu podziękowania. Dziękuję Wam. Zapłać się za to, że ksiądz nas uczył kochać Pana Jezusa. Za nas wszystkich uczył kochać Pana Jezusa. Zapłać się, Panie Księdze.
skrócie,